Co najlepiej przygotować na świąteczny obiad? Oczywiście najlepiej pieczoną kaczkę wypełnioną pysznym farszem z kaszy gryczanej i żurawiny, a podam ją z pieczonymi warzywami. Przygotowanie kaczki zaczynam od sporządzenia marynaty. Zrobię ją z sosu sojowego, odrobiny miodu, dodaję też odrobinę soli i pieprzu. Całość marynaty mieszam i nacieram nią kaczkę. Tak przygotowaną kaczkę możecie zostawić na 12 godzin, a jeżeli macie czas, to nawet na 24 godziny do zamarynowania. Ale jeżeli nie macie czasu, tak jak ja, możecie kontynuować przepis, dlatego teraz zabieram się za zrobienie farszu. Na patelni z olejem podsmażam posiekaną jedną cebulę i dwa ząbki czosnku. Oczywiście przyprawiam solą i pieprzem. Na podsmażoną cebulę z czosnkiem dosypuję dwie saszetki kaszy gryczanej palonej i przez chwilę wszystko razem przesmażam. Podsmażoną cebulę razem z kaszą zalewam odrobiną wody. Chodzi mi o to, żeby kasza tylko troszeczkę się podgotowała, bo ona ciągle będzie się gotować podczas pieczenia już w kaczce. Gdy kasza wypije całą wodę, dodaję jeszcze porządną garść pokrojonej żurawiny. Kasza jest już gotowa, żeby nafaszerować kaczkę. Kaczka jest już gotowa do pieczenia. Mam rozgrzany piekarnik do 220 stopni. W tej temperaturze będę ją piekł około 20 minut. Po tym czasie zmniejszę temperaturę do 160 stopni i dopiekę kaczkę przez jeszcze 1,5 godziny, może nawet do 2. Do piekącej się kaczki dorzucę jeszcze odrobinę warzyw. Mam pokrojone ziemniaki, cebulę, buraki i jedną taką solidną marchewkę. Także przerzucam je do naczynia żaroodpornego. Dodaję odrobinę oliwy z oliwek, troszkę rozmarynu soli i pieprzu. Warzywa dorzucę na ostatnie 40 minut pieczenia kaczki. Po tym czasie całe danie będzie gotowe do podania.